Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny i dzisiaj oczywiście zapraszam Was na tak, jak już możecie zobaczyć na dole. Dzisiaj będzie tak, wyznanie zakupoholiczki, czyli shopaholic tak. Ja ten tak chciałam już nagrać kilka miesięcy temu, jakoś zapomniałam, wyszedł mi zupełnie z głowy, ale ostatnio na kanale Karoli i Kokosowej Tańczy zobaczyłam ten tak w wykonaniu dziewczyn, bardzo mi się spodobał i uznałam, że spełnię Wasze prośby, ponieważ bardzo dużo z Was pyta mnie o mój styl, co lubię, co kupuję, jak najbardziej lubię się ubierać, więc wydaje mi się, że będzie to takie adekwatne do tego właśnie tagu. Także nie przedłużając, zaczynamy. Oczywiście tagujemy wszystkich, którzy mają ochotę zrobić ten tak. Pytanie numer 1. Czy nazwałabyś siebie zakupoholiczką? Tak, moi drodzy, z ręką na sercu, jeżeli nie znacie, ja siebie znam, no to niestety stwierdzam, że jestem zakupoholiczką. Jestem straszną zakupoholiczką. Rzadko zdarza się, żebym wróciła z zakupów z czystą siatką, z pustą siatką. Także tak, jestem zakupoholiczką. Pytanie numer 2. Jak opisałabyś swój styl? Jak opisałabym swój styl? I tutaj jest mi bardzo ciężko, ponieważ no ciężko jest mi go opisać. Moda ma pojęcie bardzo szerokie. Ja raz stawiam na kobiecość, na klasyczne, delikatne, stonowane kobiece stroje. Raz lubię sobie poszaleć z cykinami, ćwiekami, brokatem i w ogóle wszystkim, co się błyszczy i świeci. Lubię też stroje z pazurkiem, troszeczkę w stylu rockowym, dlatego ciężko jest mi opisać mój strój. Myślę, że nie jest mój strój. Mój styl. Myślę, że nie jest to na pewno jakiś awangardowy, rzucający się w oczy, oczojebny styl, taki stonowany, casualowy, natomiast mówię, to zależy od pogody, to zależy od humoru i od tego, na co mam ochotę. Pytanie numer 3. Jakiego sklepu nie opuścisz, nie kupując chociaż jednej rzeczy? Zastanawiałam się nad tym pytaniem, natomiast muszę Wam powiedzieć, że będzie to chyba drogeria Superdrug. Tam, jeżeli wejdę, to przepadam, bo która z nas nie potrzebuje wacików kosmetycznych, patyczków do uszy, mydła w płynie, odżywki, szamponu, nowego lakieru do paznokci. Dlatego stwierdzam chyba tutaj jednoznacznie, jednogłośnie, że będzie to nasza angielska drogeria Superdrug. Okej, pytanie numer 4. Gdzie znajdujesz najlepsze okazje? Tutaj już chyba dziewczyny mówiły, że najlepsze okazje znajdujemy w internecie i to jest prawda. Najwięcej promocji, najwięcej przecen znajdziemy w internecie. Natomiast jeżeli chodzi o stacjonarny sklep z ubraniami, to tutaj też bez chwili zastanowienia powiem Wam, że będzie to River Island. Jeżeli chodzi o ten sklep, fantastyczne promocje możemy znaleźć, szczególnie w tym okresie poświątecznym, no po prostu promocje są rewelacyjne. Tutaj możecie również zapytać Krzyśka, szkoda, że go nie ma teraz w domu, ponieważ na męskim dziale również możecie znaleźć fajne perełki. A co się z tym wiąże? Wiąże to się z tym, że również River Island ma swoją stronę internetową, na której czuhają na Was również bardzo często promocje. Linka oczywiście dam Wam na dole. Okej, następne pytanie. Od którego projektanta chciałabyś coś kupić? Słuchajcie, no, w tym momencie na projektantów i zakupy uznanych projektantów mnie nie stać. Natomiast jeżeli chodzi o polskiego projektanta, tylko jeden nasuwa mi się na myśl. Luźny styl, fajne ciuchy, sportowe, pomieszane z elegancją, które nadają smaczku. To jest oczywiście Robert Kupisz i tutaj zdecydowanie zrobiłabym u niego zakupy. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicznych projektantów, to chyba najbliżsi memu sercu są Stella McCartney i Marc Jacobs, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie perfum. Natomiast Stella jest Angielką, więc również jakoś tak blisko memu sercu, blisko mego serca się znajduje. Okej, kolejne pytanie, pytanie numer 6. Czy masz gotowy strój na zakupy? Ja na zakupy stawiam na przede wszystkim wygodę. Na pewno na zakupy nie pójdę w butach na obcasie, w koturnach bądź w czymkolwiek innym, żeby było fajnie, żeby było mi przede wszystkim wygodnie buszować po prostu po sklepach. Kolejne pytanie. Jaką masz guilty pleasure, czyli bez czego nie umiesz, sobie odmówić na zakupach? Ja jestem torebko maniaczką, słuchajcie. Bardzo lubię zakupy. Zakupy mnie jakoś relaksują w pewnym stopniu. Sprawiają mi przyjemność, wywołują uśmiech na mojej twarzy. Lubię wynajdywać różnego rodzaju perełki, natomiast bez czego by się nie było bez torebki. Jestem torebko maniaczką, kocham torebki i uwierzcie mi, do każdego sklepu, do jakiego nie wejdę, to pierwsze co, to po prostu są torebki. Torebek nigdy nie dość i ostatnio byłam z mamą na zakupach w Zarze i mając już naprawdę bardzo dużo torebek, spodobała mi się jedna i co Bugi zrobiła?
zagarnęła tą torebkę i już stoi przy kasie. Na to mama puka mnie w ramię i mówi: dziecko, naprawdę zastanów się, czy potrzebna ci kolejna torebka. Masz podobny kolor, masz podobny fason, więc dobrze, że do mnie przemówiła, bo kupiłabym po prostu kolejną torebkę bez chwili wahania i bez zastanowienia się. Także takie moje must have, coś, na co po prostu na zakupach zwracam uwagę, to zdecydowanie są torebki. Okej, następne pytanie. Bez jakiej części garderoby nie możesz żyć? Ojejku, bez większej części garderoby, natomiast chyba, jeżeli miałabym wybrać jedną rzecz, to będą to czarne rurki. Pewnie się zdziwicie, a może i nie. Wydaje mi się to casualowe, wydaje mi się to codzienne. Rurki możemy połączyć ze stylem eleganckim, możemy je założyć do trampek, do kozaków, możemy je założyć do balerinek, do szpilek, do platform, po prostu do wszystkiego. Również jeżeli mamy czarne rurki, moim zdaniem jest to taka baza, możemy do tego dobrać jakąś fajną bluzkę elegancką, jak i sportową, i strój gotowy. Także myślę, że na ten moment chyba bym się nie obyła bez czarnych rurek i to jest taki pierwszy must have w mojej szafie, właśnie czarne rurki. Okej, pytanie numer 9. Jaki trend chciałabyś, żeby nigdy nie wyszedł z mody? Ćwieki, tak jak powiedziały dziewczyny, uwielbiam ćwieki, uwielbiam torebki z ćwiekami, uwielbiam motywy ćwieków na ubraniach. A kolejna rzecz, to chyba naprawdę nigdy nie wyjdzie z mody, bo jak na razie trzyma się non-stop i to w bardzo silnej kategorii, to jest jeans. Ja uwielbiam spodnie jeansowe, uwielbiam koszule jeansowe, kurteczki jeansowe, także chciałabym, żeby jeans z nami pozostał po prostu na zawsze. Okej, kolejne pytanie, pytanie numer 10. Jaki trend uwielbiałaś, a który już wyszedł z mody? Chyba nie ma takiego trendu. Ja się ubieram w to, co lubię, no i chyba powiem Wam szczerze, że nie było takiego trendu, który po prostu tak mocno lubiłam, a on już wyszedł z mody. Także nie, nie, nie ma czegoś takiego. I ostatnie pytanie, kto jest Twoją ikoną mody? I tutaj też się zastanawiałam, dużo jest tych celebrytek, dużo jest tych gwiazd, dużo jest tych pięknych kobiet w pięknym stylu, bogatych, błyszczących, no po prostu ikon mody, ale postanowiłam sobie wybrać dwie osoby, polską osobę, naszą aktorkę oraz dziewczynę z YouTube'a, która moim zdaniem ma styl, w którym ja się lubuję, w którym chyba najlepiej bym się czuła, coś trochę podobne do mojego, który mnie zaskakuje, oczarowuje i bardzo lubię. Także kobietka numer jeden będzie to nasza polska aktorka i będzie to Małgorzata Kożuchowska. Uwielbiam jej styl, dla mnie ona się ubiera fantastycznie, dla mnie można ją nazwać ikoną mody, jeżeli chodzi o nasz polski show biznes, naszych aktorów, naszej piosenkarki. Bardzo prosty styl, fajne kroje, proste kroje, wie jak ubrać się na każdą okazję, jest dla mnie to taka kwintesencja kobiecości i elegancji, także Małgorzata Kożuchowska. Natomiast dziewczyna z YouTube'a, która swoim stylem po prostu mnie rozbraja i której styl najbardziej chyba uplasowałby się we mnie, to jest Ewelina Barry, linka oczywiście dam Wam na dole. Jeżeli chodzi o Ewelinę, jest to dziewczyna z Rosji, która mieszka za granicą, przepiękna blondynka o przepięknej urodzie, wspaniałym wyczuciu stylu. Ewelina również prowadzi prowadzi na swoim kanale taką serię Fashion Cafe. Tam daje zawsze jakieś fajne porady modowe, triki. Także stąd się wzięła piosenka Fashion, Fashion is Ewelina Fashion Cafe. To jest nasza piosenka, Karolina Oleska. Mam nadzieję, że teraz zaśpiewałyście ze mną. Także jeżeli chodzi o styl, to oczywiście zdecydowanie Ewelina. Polecam Wam jej kanał. Przepiękna osoba, świetny styl, bardzo taki w moim stylu. No i to by było na tyle. Przebrnęłam jakoś przez te pytania. Mam nadzieję, że tak Wam się podobał. Ja jestem ciekawa Waszego stylu, co Wy lubicie, co polecacie, co Waszym zdaniem nigdy nie wyjdzie z mody, jakich projektantów lubicie. Piszcie oczywiście na dole, bo jak wiecie, jak kocham czytać Wasze komentarze, staram się na nie odpisywać. Czasem, jeżeli nie odpiszę, to pamiętajcie, że wszystkie Wasze komentarze są przeze mnie czytane. No, także pozdrawiam Was serdecznie. Kto ma ochotę, niech robi ten tak. Czym więcej, tym lepiej, będzie ciekawiej. Zapraszam Was na Instagram, na Facebooka, no i oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, przesyłam słodziutkie buziaczki. Ściskam Was tak bardzo mocno. Pozdrawiam i pa, pa!